Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja nie będę mówić, ile w mojej gminie wydano na lekcje religii, także... Ale dużo pewnie. Jaka gmina, to powiem. Nie, na pewno już była. Szanowni Państwo, w poszczególnych krajach znana nam jest instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich. Nosi ona bardzo różne nazwy, przykładowo w Portugalii działa Rzecznik Sprawiedliwości, w Austrii, Hiszpanii Obrońca Ludowy, we Francji Mediator, zaś w Nowej Zelandii Komisarz Śledczy. Instytucja tego rodzaju istnieje obecnie w około 100 państwach na świecie i 40 w Europie. Wywodzi się z czasów starożytnych, kiedy miała na celu kontrolę władzy państwowej. Nowożytna instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich pochodzi ze Szwecji, gdzie powstała za czasów panowania Karola XII. Jednak rozwój tego urzędu nastąpił tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej. 25 lat temu, w lipcu 1987 roku, Sejm przyjął ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Powstałemu na jej mocy urzędowi, który stał się jednym, w mojej ocenie, z filarów polskiej demokracji, wyznaczono zadanie interweniowania w przypadkach naruszania wolności obywatelskich. Rzecznikiem Praw Obywatelskich może zostać obywatel Polski, który wyróżnia się wiedzą w zakresie prawa, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem moralnym i wrażliwością społeczną. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich stanowi, iż w sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Zgodnie z zapisami Konstytucji z 1997 roku Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w ustawie zasadniczej i przepisach. Konstytucja głosi, iż Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie. Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje też oczywiście działania z własnej inicjatywy, przykładowo na skutek konkretnej informacji zamieszczonej w mediach w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Biuro Rzecznika. O ogromnym społecznym zapotrzebowaniu na działalność Rzecznika Praw Obywatelskich świadczy fakt, iż tylko w ciągu minionego roku wpłynęło do niego ponad 58 tysięcy wniosków, zaś z jego inicjatywy podjętych zostało prawie 600 spraw. Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł w ubiegłym roku 80 skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego oraz 2 do NSA. Wystosował 7 pytań prawnych do sądu i 3 pytania do NSA. Oprócz tego w roku 2011 trafiło do Trybunału Konstytucyjnego 14 wniosków rzecznika dotyczących uznania określonych przepisów za niezgodne z ustawą zasadniczą. Zaś w 12 sprawach Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania wszczętego przez Trybunał Konstytucyjny w wyniku skargi konstytucyjnej. Dziękuję bardzo.